Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku z Miaczy Amber. A dzisiaj pokażę wam moją grę, tak, Block Wars. Był już jeden odcinek z niej na kanale, ale wyszedł dzisiaj nowy sezon, tak, oczywiście link macie do pobrania w opisie. Jak to wrzucam, to aktualnie jeszcze nie można chyba pobrać, ale jak poprawki będą się skończyć, to już będzie można pobrać. No i tak, jak to widzicie, jest drugi sezon, czyli netherowy. No i jest bardzo dużo zmian, jak widzicie, że już jest nowy przycisk. Zmieniły się trochę teksturki, wszystko. No, sporo rzeczy. Można by zacząć od zwykłej gierki, bo chcę wam pokazać właśnie. No, jest trochę nowych skinów, jak już widzicie. I mapa też się zmieniła, oczywiście. Ja teraz akurat walczę z Galaxy, on jest dosyć dobry. Więc, no, w sumie nie mam za bardzo z nim szans. Ten skin jest w specjalny sposób do zdobycia. Jeszcze wam nie powiem na razie jak. Później mam wytłumaczę po gierce. I tak, to myślę, że do... Nie mam szans w ogóle, z nim za dobry jest. Ale mamy 100 skrzydek, więc zaraz sobie je otworzymy. Trochę się je nabijało. Albo... Czekajcie, mam szansę? Mam szansę? Nie? Nie. Mam szansę. Jest? No dobra, no to jednak 101 skrzynek. I tak, teraz wejdźmy sobie w bloki. I zobaczcie, sporo się tu zmieniło, było 5 bloków. A są teraz nawet dwie zakładki. 92, 3, 15 bloków jest, tak. Niektóre, jak widzicie, zamiast kłódki mają tak jakby taki dziwny znaczek. To oznacza, że ich możecie dropnąć ze skrzydek, oczywiście. Tylko wpisujecie tutaj w prawym górnym rogu kod twórcy, jest taki przycisk. I teraz możecie tutaj sobie wpisać jakiś kod. I po wpisaniu mojego kodu, czyli Amberski, otrzymacie darmowego skina, tak. I możecie sobie nim wtedy grać. I mocy też się trochę zwiększyło, bo jak pamiętacie, było chyba tylko jedna, czy tam dwie. No i tryb boss fight, ten boss fight sobie bym chciał dzisiaj zagrać. Jak to wiecie, też są takie, i jakby, to jest informacja o trybie. No myślę, że sobie otworzymy parę skrzynek, kupimy sobie, o już widzicie, już coś dropłem. To możemy sobie to by zagrać. Ja zaraz wam pokażę też, jak mój skin atakuje. Jest dosyć ciekawy, no i przegrałem, super. No i znowu coś dropłem, o wełna akurat jest spoko. Wełnę lubię, bo dosyć sporo zadaje. Znowu Galaxy. Ciężko. No, okej. Myślę, że będzie łatwo. Z tym skinem. Ej, wiecie co? Galaxy jest chyba zbyt dobry, musi dostać nerfa. To po prostu za dobra. Albo wszystkim się udało wygrać. No, podjeżdżam, mocno. Uuu, nie. Na 9 HP to ja szans nie mam. O, na hita mnie wziął. To otworzymy sobie kolejne skrzynki tutaj. Oczywiście jest ich trochę. Netheraka dropłem. To też jest z nowego sezonu, jak możecie to się zauważyć. O, właśnie dropłem redstone chwilę temu. Służy on do grania w tryb boss fight. Jak widzicie, mamy 3 redstone, żeby zagrać. I możemy sobie wziąć sobie mojego skina. No i tak, boss ma aż 300 HP, a za to nie zadaje zbyt dużo obrażeń. I najlepiej się przydaje tu jakieś artefakty, mieć jakieś moce. I teraz posłuchajcie sobie muzyki, jak używam mojego ataku. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w kroi... Tak, właśnie tak atakuje mój ten blok. No, blok jest i odpala muzykę. Ja bym chciał wygrać z tym bossem, bo jeżeli wygracie 25 razy z bossem, to możecie otrzymać jego skina. Tak, trzeba aż 25 razy wygrać, żeby otrzymać jego skina. Nie jest to jakieś łatwe, jak się wydaje. To jest naprawdę trudne. Myślę, że my się widzimy już po tej gierce. Jak możecie zauważyć, ja tu zaraz przegram, on miał dosłownie na hita. Ja już nie mam żadnych szans w ogóle. No niestety, takie życie. No, porobił mnie. No, nie jest to dosyć proste, jak się wydaje. 7 diaksów, dobra. To możemy sobie teraz kupić wiśnie. Wiśnie są kozackie. I weźmy sobie może dederak, bo dederakiem jeszcze nie grałem. Na odcinku, o zobaczcie, użyłem teraz wiśni i bum, zadaje obrażenia. Dederak podpala cały ekran i wszystko spala. I sporo zadaje przy tym obrażeń. No jak to długo trwają te wiśnie? One trwają gdzieś tam chyba z 10 sekund, czy jakoś tak, czy z 5. Nie wiem konkretnie. Wiesz, że to są dobre. No porobię go, porobię, nie ma szans ze mną. Easy, łatwo. No nie, jest, no 1 HP, serio.
Nie. Dobra, wygram na hita. Otwieram sobie teraz kolejne skrzyneczki, bo trochę jest. Kodów twórcy jest, nie tylko mój kod twórcy jest. Uuu, magma, ona jest chyba najlepszym blokiem z całej gry. Ale kodów twórcy jest aż 5. I w opisie będziecie mieć linki do kanałów wszystkich osób, które mają kod twórcy. Więc no, możecie do nich wbijać, oni pomagają mi wszyscy tworzyć grę. Wymyślałem jakieś pomysły, dodają coś tam. I ja mam aż 500 golda, myślę, że to sobie dozbieramy na tą za 1000, tą tarczę. Powtórkę Netheraka dropłem tylko, powtórkę wełny. Diamenty. Diamenty. Powtórka. Redstone. Powtórka, no same powtórki mi dropią. Zobaczmy, mogę mieć jeszcze 4 postacie, no. Szykowałem ten opening trochę. O, dobra, jest, jest, jest. Mamy cobblestone'a. I myślę, że możemy sobie kupić teraz tarczę. Lecimy na bossa z cobblestone'em. Używamy tarczy. Okej. Okay. Dobra, nic mi nie zadał. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. Bo filmów będzie więcej i oczywiście nowy sezon będzie trzeci już za jakieś około tydzień, 2 tygodnie będzie nowy sezon. Jeszcze konkretnie nie wiem, możecie wpadać na Instagrama właśnie, bo link do gry jest w bio w Instagramie. Bo no, no. Oczywiście. Oj, 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 mam szansę, mam szansę, mam szansę. Jest! Na hita go mam, mam go na hita. Traf. 4 HP. Nie, teraz to już go porobiłem. Porobiłem bossa. Ja. Yeah. Porobiony. I zobaczcie, naliczyło mi teraz jednego wina. Ja bym chciał tym bossem sobie zagrać, bo jest dosyć dobry. No ale miałem tą tarczę na początku, gdyby nie ona, to już by było po mnie dawno. Fireworka też sobie możemy sobie kupić. I zagram sobie moje skinem jeszcze z ostatnią rundkę. Atakujemy. No nie no, serio, 2 razy mój skin. Ja przeciwko mój skin. I tak wygram. No zobaczcie, pa. Bo zadałem mu fajerwerką. Idź za kraidy za... I strzelamy. Piszcie pomysły, jakie mogę dodać trzeci sezon, bo totalnie moja głowa nie ma sensu i nie wiem, co dodać do trzeciego sezonu. W ogóle. Więc możecie pisać, może wezmę wasze pomysły. Możliwe, że będzie to kres właśnie, end. Ale to już zależy od was, jak wy chcecie. Jeżeli nikt nie napisze, to po prostu sam zdecyduję i coś tam wymyślę. Najprawdopodobniej będzie to kres właśnie. Może jeszcze wodny sezon może być. No dobra, jest, jest, jest 1 HP znowu. No dzisiaj jest jakiś szpechowy, 1 HP mu zostało znowu. Ale dobra, porobiłem samego siebie. O, piasek, 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 piasek. Piasek nie jest jakiś zbyt OP. Ale myślę, że sobie nim zagramy. Fajerwerka. No, użyj się. No, piasek porabia. O kurde, ten nowy Dershker to też nie jest taki najgorszy. Piasek jest dosyć słaby. Właśnie, ja tą magmę dropem, a nią nie grałem. No to widzę, to jest nawet taki, do no taki sobie, bym powiedział. Porabiam. No porabiam. Dzisiaj chyba w odcinku nie przegram. Bo miałem 100 skrzynek, to sobie tyle rzeczy pokupowałem, bo idzie ze 100 skrzynek, nawet nie całych, może sobie dropnąć wszystkie postacie, mi brakuje już tylko 2. Bo pozostałe są dostępne właśnie za kody twórcy. Lub za pokonywanie właśnie tych bossów. I jeżeli ktoś gra w tym sezonie, a jeżeli ktoś nie grał w tym sezonie, a zacznie w kolejnym sezonie grać dopiero, to już tego skina nie będzie mógł odebrać. Nie będzie żadnego sposobu. No patrzcie, otworzyłem mi całe 50 skrzynek, już ma wszystkie artefakty, wszystkie te moce. Ja to najbardziej lubię tarcze, ale to wiecie, od was należy, widzowie. Możecie sobie zaatakować. A więc w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Pamiętajcie, aby subskrybować, łapkować i instalujcie oczywiście grę. I subskrybujcie osoby, które pomagają tworzyć tą grę. Oczywiście wszyscy macie w opisie. No to tyle. Trzymajcie się. Cześć. Tylko jedno w głowie mam. Koksu 5 gram. Odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie...